chodźcie do góry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku, który właściwie miał się pojawić wczoraj, ale z powodów technicznych nie pojawił się. Mianowicie pierwsza część nagrana została nie nagrana, ale została przeprawa na drugą stronę, nie było na karcie, dlatego muszę to dzisiaj jeszcze raz powtórzyć dla Was. I tak właśnie zrobimy. Zrobimy się na centralnej stacji kolejowej w Amsterdamie. Udajemy się na miejsce, gdzie będziemy czekać na prom. Mam nadzieję, że to dzisiaj wszystko połączę i że to się uda zrobić. Nie wiem, jak daleko to prom, czy może to czekać, czy może już jest. Trzeba wsiąść tu na NDSM, na ten pierwszy od lewej dom. Video.
Rzeka General 15 minut. Bardzo fajna, długa historia. Bardzo fajnie jest blok, bo postaram się zrobić. Coś innego z miejsca. Na przykład stąd. Małe czerwone litery i napis Botel. Przejazd jest bezpłatny, gratis. Można sobie hulać więcej razy nią tam i z powrotem. Nie wiem, przejazd jest to dobre określenie, myślałem może ze przepływ. No jeden palc na pewno przeprawa, no. Ale nie wiem, przeprawy, no. A, z bliska można przejść tak, prawda, robić zdjęcie. Co to jest za monstrum? Jakiś samolot albo coś takiego. Bomber jakiś. Bardzo gorąco. Przed paroma minutami, jak byłem jeszcze gdzie indziej, jak tutaj mierzyłem, było 41 stopni. No nie w cieniu, ale na słońcu. Tylko lekka bryza. Tego ciepła dzisiaj. Ale mi to słońce wali na pele. Żeby poruszać tą kamerą, żeby nie było nudne.
Widzimy się trochę z Spielberga. Dobrze, że trochę przyspieszył, bo tak można by było zasnąć. Pewnie oszczędza paliwo, nie wiem, no karki tu nie są, to nie wiem po co. Karki tu nie jest, chciałem powiedzieć. Gdzieś tam są chyba trzy kopeszowe. A ja wiem gdzie. Bez nawigatora. No przy tym jednym to musiałbym sobie może przypomnieć. Ale dwa to na pewno tak w śnie. Z zamkniętymi oczami może nawet. Centrum sam to tak nie, bo tam to raczej się, dlatego nazwy mi się czasami mylą. Tam to raczej nie kupuję, wiem. Tam to raczej jest przecenione na górę, nie wiem. Tylko zawyżona cena po prostu. Tam to kupują tylko turyści. To bardziej na skraju. Dlatego też pokazuję wszystkie coffee shopy. Każdy sobie może sam wybrać co, gdzie i jak, nie? Ale wierzę na... Po tych filmach wierzę na skrajach jest po prostu tanie i nie musi tego już tak strasznie szukać, nie? Mając orientację filmową. Zbliżamy się do przystani. Powrót następuje z tej samej stacji, do której teraz dokujemy za chwilę. Ale my pojedziemy, a nie wiem, pojedziemy to w tym, myślę, że pojedziemy drugą, ale nie pojedziemy, bo chciałem zrobić jeszcze jeden kopysz. Z
centrum. Bo nie mam zbyt wiele czasu. W ogóle to nie jestem specjalnie gdzieś polowany dzisiaj tak. Andok, manewer jak przy ISS, nie? Oj, pomylił się? Nie, dobrze jedzie. No już były czasami takie wypadki, że ten... Jak to nazwać kierowca? Sternik. Sternik zadokował do złej przystani, albo się pomylił w ogóle, no. Wszystko się zdarza. Też się zdziwiłem, wszyscy się dziwili. Ale co? Nic się nie stało, no. Jak ktoś jest młody, dopiero przyszedł, jest niedoświadczony, to się może pomylić, tak? Albo kto wie z jakichś innych powodów. Dobra, trzeba się zbierać do rowera. Pójdziemy do krawędzi zaraz.
cała część wczorajszego filmu aż do tego miejsca nie nagrała się. Dlatego musiałem dzisiaj ją powtórzyć. Od tego miejsca dalej nagrało się. No dobra, to chciałem powiedzieć tylko. Idziemy do tego coffee shopu. Samego coffee shopu nie będę wchodził z osobistych względów. Nie chcę tłumaczyć ani nikogo po prostu oczerniać, ani nic. Po prostu tak jak jest, tak mówię. To wcale nie znaczy, że nie polecam. To by było w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Życzę przyjemnego odbioru i zapraszam do kolejnego odcinka.